Witam po dłuższej przerwie. Podręczniki szkolne, ale również akademickie, lubią podawać takie równanie reakcji miedzi ze stężonym kwasem siarkowym 6. Ale jednocześnie wszystkie opisy doświadczeń w podręcznikach szkolnych mówią, że oczywiście trzeba to podgrzewać. To znaczy, no, wynika to m.in. z tego, że na zimno reakcja kwasu siarkowego stężonego 6 z miedzią właściwie nie zachodzi, co pokazuje na poprzednim filmiku, pomimo tego, że jednak takie równanie reakcji się każe zapisywać, tak jakby ta reakcja zachodziła również w temperaturze pokojowej. Jeszcze jest jedna rzecz do zauważenia taka, że gdybyśmy robili takie zadanie, gdzie należy wpisać objawy reakcji, no to napiszemy na pewno, że pojawia się niebieski roztwór, miedź się roztwarza, pojawia się niebieski roztwór i to jest taka typowa szkolna odpowiedź. Ale, jak pokazuję we wcześniejszym filmie, na zimno reakcja miedzi ze stężonym kwasem siarkowym właściwie nie zachodzi. Ja tutaj wrzuciłem do stężonego kwasu, postawię to sobie na rozgrzanej płycie, a tutaj w tym drugim naczynku mam już wcześniej podgrzany kwas, gdzie też trochę miedzi wrzucę i będziemy obserwować zachowanie się w obu tych naczyniach. Przede wszystkim póki co nie widzimy żadnego wydzielania się gazu. No, objawy zauważymy w obu naczyniach, za chwilkę do nich sobie wrócimy. Przede wszystkim ja jeszcze muszę trochę opowiedzieć o samym kwasie siarkowym. Dlaczego ja się tego podjąłem, tego tematu? Bo wydaje się, że tutaj jest niby wszystko jasne, a w rzeczywistości zwrócimy uwagę na jedno. Gdybyśmy chcieli otrzymać siarczan miedzi 6, nie ma preparatyki, na przykład w języku polskim, ani Supniewski, ani Gałecki, czyli dwie takie polskie biblie z preparatyki nieorganicznej, można powiedzieć, nie podają reakcji z kwasem siarkowym jako metody otrzymywania siarczanu miedzi. Pytanie dlaczego, skoro z tego równania wynika, że przecież pięknie powinniśmy tu otrzymać siarczan miedzi. Dwa, istnieje pewien opis, zwróćmy uwagę na to, co się zaczyna dziać w tych. Nie widać tutaj jeszcze wydzielania się specjalnie pęcherzyków gazu, zwłaszcza tutaj. No tutaj widać lekkie mgły, dlatego że tutaj mamy kwas gorętszy. Ale zwróćmy uwagę na to zabarwienie. Pojawia się coś ciemnego, coś czarnego i będzie tego praktycznie czarnego coraz więcej. Ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, na sam siarczan miedzi. Siarczan miedzi, czyli taki niebieski, tu mam akurat troszeczkę utarty, generalnie uwodniony jest niebieski. Jeżeli ten niebieski hydrat ogrzewać, to przechodzi w praktycznie biały, bezwodny siarczan miedzi. Jeżeli taki właśnie odwodniony zostawić w temperaturze pokojowej na powietrzu, to on sobie pochłonie wilgoć z powietrza i odtwarza się hydrat. Ale jeżeli ten odwodniony, wsypie go troszkę do wody, proszę zwrócić uwagę, od razu pojawia się niebieska barwa. Stężony kwas siarkowy 6 to nie jest specjalnie sprzyjające środowisko do tego, żeby powstawały hydraty, więc jeśli ja wsypię troszeczkę tego uwodnionego siarczanu miedzi do stężonego kwasu siarkowego, to po pewnym czasie on się odwodni i zobaczymy właśnie taki jak tutaj praktycznie biały osad na dnie. Za jakiś czas sobie zresztą zobaczymy do tej probówki, do której teraz to wsypałem. Istnieje opis doświadczenia, że powstaje przede wszystkim, powstaje tam troszeczkę białego osadu. Ten biały osad to jest właśnie bezwodny siarczan miedzi 2, no bo po prostu z tego co wynika, mówię, że w stężonym kwasie siarkowym ten hydrat niespecjalnie może się tworzyć. I tyle mówią szkolne podręczniki. O, zaczynamy, tu pierwszy pęcherzyk gazu się pojawił, za chwilę zobaczymy ich oczywiście troszeczkę więcej. Ale zwróćmy uwagę na ten kwas, gdzie był zimniejszy. Widzimy, że to tutaj ciemnieje. Pytanie, dlaczego? Od XIX wieku dyskutowano o reakcji kwasu siarkowego stężonego 6, oczywiście, z miedzią. Co tam tak naprawdę powstaje i jak ta reakcja zachodzi? Powstaje jakiś czarny osad. Berzelius w XIX wieku stwierdził, o, zaczyna się dopiero teraz, zobaczcie, zaczynamy tutaj widzieć pęcherzyki bezbarwnego gazu, które nam zaczynają się wydzielać. Tu już zresztą też w tym naczynku po lewej stronie. Otóż tak, może jeszcze zacznę od tego, że poniżej temperatury 130 stopni właściwie ta reakcja nie zachodzi, nie obserwujemy zmian. Dopiero w około 130 stopniach zaczyna się coś dziać.
Berzel już stwierdził, że tym właśnie nalotem jest tlenek miedzi, czarny tlenek miedzi 2, ale doszedł do tego na podstawie tego, że określił w tym osadzie zawartość miedzi. Tak się ciekawie składa, że zarówno w tlenku miedzi 2, jak i siarczku miedzi 1 zawartość miedzi jest identyczna, jeżeli sobie to policzymy. Ale również w XIX wieku było kilku dosyć zawziętych badaczy, jeśli chodzi o reakcję miedzi z kwasem siarkowym 6, oczywiście stężonym. I na przykład jeden z nich zaproponował takie równanie reakcji stężonego kwasu siarkowego 6 z miedzią. W temperaturze około 130 stopni zauważył jedną rzecz. Powstaje bardzo niewiele SO2 i jeśli odliczyć tę ilość siarczanu miedzi, która powstaje w takiej reakcji od całego siarczanu miedzi, to okazuje się, że pozostały siarczan miedzi w stosunku do tego czarnego siarczku miedzi 1 jest 3 do 1. 3 do 1 i zaproponował takie równanie reakcji. Wspomniałem równocześnie, że nie ma preparatyki, która by opisywała otrzymywanie właśnie w ten sposób siarczanu miedzi, że w reakcji kwasu siarkowego 6 z miedzią. Żeby otrzymać siarczan miedzi 6, po prostu dodaje się tam kwasu azotowego, czyli ma taką mieszaninę, nazwijmy ją nitrującą, stosujemy do roztwarzania miedzi, jeżeli chcemy otrzymać właśnie siarczan miedzi, siarczan 6 miedzi 2. Równocześnie preparatyka Brauera, stare wydanie z około 1960 roku, podaje takie równanie reakcji miedzi ze stężonym kwasem siarkowym. To jest akurat dosyć trafna obserwacja, dlatego że im wyższa temperatura, tym mniej zauważono, że tym więcej powstaje siarczanu miedzi i SO2 się wydziela, a maleje udział tego siarczku miedzi 1, tego właśnie czarnego siarczku. Nowsza publikacja z 2019 roku zresztą potwierdziła, że jest to siarczek miedzi 1 z domieszką tlenku miedzi. Z domieszką tlenku miedzi niezbyt zresztą dużą. Być może to nawet nie jest tlenek miedzi, zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Natomiast preparatyka Brauera z 60 mniej więcej roku oraz nowsze wydanie z 99 roku podaje takie równanie reakcji i jest to równanie reakcji przy otrzymywaniu siarczanu miedzi, ale uwaga, siarczanu 6 miedzi 1, CU2SO4. Problem w tym, że zarówno bezwodny siarczan miedzi 2, jak i siarczan 6 miedzi 1 są białe. Tutaj mam wcześniej otrzymane. Zwróćmy uwagę na to, że tu nawet troszeczkę widać, mam nadzieję, że widać, że jest taki szary osad i z udziałem widać jeszcze białej barwy. Tu mam troszeczkę, w kolbie otrzymane, mam nadzieję, że będzie widać, że to jest taki szarawy osad. Badacze, ci XIX-wieczni, stwierdzali, że otrzymują siarczan miedzi 2 na tej podstawie, że po prostu wpuszczali to do wody. Te mieszaninę poreakcyjną, wpuszczali to do wody, powstawał jakiś tam niebieski roztwór. I popatrzmy sobie teraz na jedną rzecz. Może jeszcze powiem w ten sposób. Jeżeli bym wziął tlenek miedzi 1, ten, który otrzymujemy na przykład w próbie Trommera albo Fellinga, i wprowadził go do zakwaszonego roztworu wodnego, to on ulega dysproporcjonowaniu i powstaje miedź oraz kation miedzi 2. Związki miedzi 1 w środowisku wodnym, a zwłaszcza zakwaszonym, dysproporcjonują. Jeżeli byśmy więc otrzymali jakiś biały nalot i wprowadzili go do wody, spróbuję troszkę go wydłubać, chyba mi się nie udało nabrać, i wprowadzili go do wody, to za jakiś czas zauważymy, widzimy, że jest tutaj właśnie jakiś szary osad, nie ma tej zmiany barwy tego osadu na niebieską, tak jak tutaj, a za jakiś czas zobaczymy, że właśnie powstaje niebieski roztwór. Niebieski roztwór. To samo się po prostu dzieje z naszym siarczanem miedzi
siarczanem 6, miedzi 1. I tutaj mamy właśnie to, o czym mówię. Jeżeli tlenek miedzi potraktowałem rozcieńczonym kwasem siarkowym, to proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy miedź, która się zgromadziła na dnie w postaci takiego ciemnoczerwonego osadu i niebieski roztwór. Siarczanu 6, miedzi 2. W wyniku dysproporcjonowania tego tlenku miedzi 1. A zatem, idąc dalej, nasz siarczan 6, miedzi 1, wprowadzony do wody, zwłaszcza w środowisku kwasowym, również ulega takiemu dysproporcjonowaniu. Czyli tutaj także otrzymamy, o już widać, że się pojawia jakaś tam niebieska barwa w tej zlewce. Po prostu też z czasem otrzymamy roztwór siarczanu miedzi, no i oczywiście czarny osad tlenku, siarczku miedzi 1 z domieszką właśnie metalicznej miedzi. Drobno rozdrobniona metaliczna miedź jest też praktycznie barwy czarnej, co też nam zakłóca, prawda, no jakby taki wniosek, czy to jest ten siarczek, który tam pozostał nieroztworzony, czy na przykład właśnie ta miedź, no bo to jest trudniej odróżnić. I teraz, żeby dojść do jakiejś konkluzji. Jak już wspomniałem na samym początku, proszę, wydrukowałem sobie stronę właśnie z tej preparatyki Bauera, żeby było widać to równanie reakcji. Również proszę zobaczyć, w filmie o glinie pokazywałem taką 19-wieczną publikację, tutaj też pierwsza strona, akurat Charles Baskerville dosyć intensywnie pisał, nie tylko on, o tej reakcji, bo, że tak powiem, była taka polemika między nim a innym autorem, który nie do końca się zgadzał z wynikami jego eksperymentów, zwłaszcza chodzi mi tutaj o reakcję kwasu na zimno, dlatego że dyskutowano w ogóle, czy w ogóle miedź się roztwarza w stężonym kwasie siarkowym, czy po prostu tlen, który tam przenika do układu, powoduje roztwarzanie tej miedzi. 1896, 27 sierpnia 1896, generalnie dawno. Wracając do tej reakcji, pytanie, czy tak naprawdę, bo XIX-wieczni myśleli, że to jest siarczan miedzi 1, ale w 1928 roku sprawdzono, nie wpuszczono tego do wody, tylko do metanolu i się okazało, że ten szary czy tam biały proszek, który otrzymują, to nie jest siarczan miedzi 2, tylko siarczan miedzi 1. Tylko właśnie siarczan miedzi 1. Żeby to teraz jakoś sensownie zakończyć, przygotowałem jeszcze jedną planszę. W temperaturze około 130 stopni właściwie nie obserwuje się, powstaje się bardzo niewiele SO2, a głównie obserwuje się powstawanie tego siarczku, czyli redukcji kwasu siarkowego aż do siarczku, można by zapisać takie równanie reakcji, bez tego SO2, bo go tam prawie nie ma. Tylko kilka procent miedzi ulega reakcji, kilka procent miedzi ulega reakcji, w której by powstawał ten SO2, a reszta, czyli 90 kilka procent, redukuje właśnie kwas siarkowy do tego CU2S. A w 200 stopniach Celsjusza poprawniejsze wydawałoby się, ponieważ dominuje wtedy zdecydowanie redukcja do SO2, a siarczku powstaje bardzo niewiele, zaledwie kilka procent, to wydaje się takie równanie reakcji właśnie słuszniejsze. Oczywiście ja tutaj osobiście twierdzę, że tak czy siak obserwacje wszelakie, które tu na przykład widzimy, to jest też trąpospolite pytanie na forach. Co to jest to czarne, co powstaje właśnie w wyniku reakcji stężonego kwasu siarkowego z miedzią, bo ludzie się spodziewają, że otrzymają siarczan. Nie, nie otrzymuje się w ten sposób siarczanu. Gdyby się otrzymywało, to preparatyki by nas o tym poinformowały, a tymczasem nas o tym nie informują. Pytanie, czy to równanie reakcji, gdzie powstaje nam SO2, nie jest poprawniejsze niż to, co pokazywałem na początku, którym nas karmią wszystkie szkolne podręczniki, co jak widzimy niekoniecznie zresztą jest prawdą. Ja osobiście twierdzę, że to jest poprawniejsze równanie reakcji kwasu siarkowego 6 gorącego z miedzią, gdzie otrzymujemy SO2. Zresztą podręczniki szkolne skupiają się na tym SO2, a nie na tym, co powstaje nam, zostaje w tej kolbie, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że ten kwas się redukuje do SO2, czyli sprawdzamy, co tam, jak wykonujemy jakieś tam próby charakterystyczne dla tego SO2, a nie na tym, co nam zostaje w kolbie, co wcale nie jest niebieskim roztworem. Okej, to chyba wszystko, trochę się nagadałem, pozdrawiam i zapraszam na następne filmy.